pani Sharon. Cieszę się, że przyszłyście do mnie, przyszliście. I co? Chcę wam pokazać, czym się zajmuje księgarnia. Ogólnie wiecie, czym się zajmuje? Co jest w księgarni? Książki. No właśnie. A jakie są książki? Różne. A kto wie, jaka jest książka najważniejsza i najlepiej się sprzedająca książka na świecie? O Panu Bogu. O, dobrze. Jak się nazywa taka książka? Biblia. Dobrze. I właśnie to jest pierwsza rzecz, którą mamy, to są Biblie. Widzicie? To są Biblie dla dorosłych, ale w związku z tym, że jesteście dziećmi, to dla was... O właśnie, przygotowaliśmy dużo Biblii, które są bardzo kolorowe i pewnie wiele z tych Biblii wy macie u siebie w domu, prawda? Ja mam tylko jedną. To... Masz jedną? No to trzeba nadrobić trochę i przyjść z rodzicami, żeby kupili jakieś też inne. Dwie. Też masz dwie. Okej. Okay. Pokażę wam jeszcze, co możemy... Ja tak samo mam. Co możemy zrobić w księgarni. Jak rodzice przyjdą tutaj z wami, bo nie wszystkie dzieci tak grzecznie mogą siedzieć przez długi czas na kanapie, to mamy przygotowane dla was takie miejsce. Chodźcie zobaczyć. Może nie jest za dużo zabawek, ale zawsze mogą sobie dzieci usiąść i pobawić się troszeczkę i spędzić trochę czasu, kiedy rodzice wybierają różne książki, tak? Tam, gdzie siedzieliście na kanapach, to często jest tak, że rodzice przychodzą albo ktoś, kto nie jest rodzicem, ale jest dorosły, usiada sobie tam na kanapie i może przeczytać książkę. Czy jest zainteresowany tą książką, żeby ją kupić, czy nie, tak? Pokażę wam jeszcze, jakie książki mamy dla dzieci. Takich całkiem dzidziusiów. Mamy przygotowane różne książki, które mają jakie, jakie to są kartki? Konik. To jest o koniku, a kartki jakie są bardzo grube, prawda? Czyli nawet jak ktoś je... O właśnie, nawet jak pogryzą, to się z tym nic nie stanie, prawda? A dla takich całkiem malutkich babyczków mamy na przykład coś takiego. Wiecie, co to jest? To jest książka, którą dzieci mogą wziąć sobie do kąpieli i się z nią kąpać. No właśnie. I co, kąpałaś się z nią? No i to właśnie to jest. Okay. Poczytacie sobie? No to fajnie. Chcecie jeszcze coś wiedzieć o księgarni? Tak. Okej, okay. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Chcecie przejść wszędzie? Dobra. Ogólnie... Gdzie? W każdym. Tu. Tam, no to idź, prowadź, powiedz mi, gdzie chcesz iść, a ja ci powiem, gdzie co jest. No tam, w tym drugim. W tym drugim? No to chodź. Chodźcie, pokażę ci. Płyty. Tu są płyty z muzyką, można kupić też płyty z różną muzyką, dokładnie. Jak jest zmiana roku, to można kupować różne kalendarze. A dla dzieci mam jeszcze coś takiego, popatrzcie. To jest książka z pianki, które można sobie dzieci spokojnie gryźć, tak? Co chcecie jeszcze wiedzieć? Co chcecie wiedzieć jeszcze? Dawidek, masz jakieś pytanie? Nie. Nie masz pytania? Okej, pokażę wam teraz w księgarni. Jak już ktoś sobie wybierze te produkty różne, to przynosi je tutaj. No tu na przykład ktoś zostawił kawę. Przynosi je tutaj. I tutaj jest takie stanowisko, które nazywa się, wiecie jak? Kasa. I tutaj jestem ja lub ktoś, kto pracuje w tej księgarni i może obsłużyć klienta. Dostaje klient z takiej maszynki Paragon. Znacie Paragony, prawda? W każdym sklepie się dostaje. I tak samo jest w księgarni. No jak widzicie, są różne... Opaski tam są. Są opaski, są różne jakieś gadżety, które można sobie wybrać. A wiecie, co to tutaj jest, te kartony? To są książki, które przychodzą z różnych miejsc. Zamawiamy je. Jak ktoś je chce kupić, my zamawiamy szybko te książki i dajemy tutaj na półki. I to z różnych miejsc, z Polski i z całego świata przyjeżdżają tutaj te książki, żebyśmy mogli je mieć na półce i wy możecie później iść i sobie wybierać i kupować. Tak? Okej, okay. Wiecie już wszystko na temat książek? Tak. Prawie wszystko. Okej, okay. No to piona. Będziecie czytać książki? Jeszcze jedna miała być piątka, ale pobiegła już do biegu dla dzieci. Będziecie czytać książki? Tak. No to zapraszam was do księgarni Sharon.